bo jesteś jakiś tu przyczajony do mnie. I ja to się czuję podejrzany. I się czuję skrępowana. Puść to challenge! I co teraz? No puszczaj. Nie puszczę. No puszczaj. Nie puszczę. No czemu? Ej, ale sąsiedzi nie będą widzieć. No dobra. Tosty! Oh no. No, do, no dobrze, no nie widać cię. Ale wybrnęła kobita, wybrnęła, no nic. Także moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku. Dziś nagrywamy upuść to challenge. Puść to challenge albo rzuć to challenge. Nie wiem, w każdym razie jest tego dużo na YouTubie i to jest fajny pomysł na robienie kolejnego challenge'u. Bo na przykład z Matim robiliśmy freeze challenge, czyli nie ruszaj się challenge. I robiliśmy też nie zrobisz tego challenge. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, więcej czegoś challenge, zostawiajcie łapę w górę 70 tysięcy i zajmę się za to. Piszcie też w komentarzach właśnie, co by mogło to być. I że też klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji i zostańcie tutaj na dłużej, bo na tym kanale są filmy codziennie. Nie, więc warto śledzić. Subskrybujcie kanał. A ja się zabieram za kolejnego pranka, nawet że mam pomysł już. Chodźcie. Puść to challenge! Jezus Maria, nie! Puść to challenge! Nie, mówisz mi nie! Puść to challenge! Karol! Puść to challenge! A co, obie. Nie, nie. Tak. Nie można. Puść to challenge! No weź, puść to. Puść to challenge! Trzy! Dwa! Jeden! Oh no. Oh no. Oh no. Ale nie chciałam na dywan. Ale mi smutno teraz. Czemu? No bo wiem, że chciałaś to zjeść i już sobie to robiłaś od ten. A zostało jeszcze trochę? Ociepinka. No to tyle dobrze. Kocham cię, przepraszam, ale taki challenge. No dobra. Ale szklanka się nie rozbiła w ogóle, myślałem, że się rozbiła. Ja ją tak specjalnie rzuciłam tak. Nie, no pięknie. Dobra, idę sprzątać szybko. Ej, ale trzeba wymyślić zasadę, że pójść to challenge nie tyczy się kamery. Zaczajone było, ale chciałem cię, myślałem, żebyś jadła jakieś śniadanka, jakieś płatki z mlekiem. I tam na schodach już tak się skradałem. Tak się skradałem cichutko, żeby mnie nie było słychać. No i się udało. A teraz sprzątanką. Ale ładnie to pachnie. Tylko czekam teraz, aż się kobieta na mnie odegra, to będzie fatalne. A ośmieje się już za drzwi. Oh no, zobaczcie to. Troszkę się głośnik popsuł. Umyjemy, spokojnie. Oberwały ściany, ściana i głośniki. No tutaj trochę na ścianie jest, ale zaraz to posprzątam. Bo się nawet zmywa z tej ściany i to fajnie tak. Ale dobrze, że nie na dywan. Serio, ten dywan by nie przeżył tego. Krzychu przyszedł. Siema Krzychu. Co tam? A nic. A no to w porządku. No. Specjalnie sobie przywiązałem świerszcze do tego, żebym czasem jak wchodzę, żebym ich czasem nie upuścił i żeby się nie wywaliły. Serio? Jaki patenci? Bo ja musiałem wytłumaczyć na naszej grupie, że bierzemy dzisiaj, że robimy taki challenge, że jeśli ktoś by został złapany na pójść to challenge, to żeby wiedział co ma robić. No więc Krzychu się ubezpieczył. Ubezpieczył się, skubanie. O no, zup. O nie! O nie! O nie! Tego nie widziałam! O nie! Jak to się stało? No to jest troszeczkę lipa teraz. Dawaj, trzeba szybko, kobieta. Dawaj, no. Nieźle. Tak, jak to się stało, że tak wysoko? Tam, 5 metrów do góry? Ser, pójdź do challenge. Ja, pięknie wyczekiwany moment. No nie, zapomniałem. Cały czas miałem włączoną kamerkę. Czekałem, który coś będzie miał. Gdzieś to się mogę dowiedzieć. Widziałeś to? Panie, na rzeczy. Ej. Nie, dlaczego? Czemu mi dopuszczasz? A gdzie to? O nie. Pomyślałem, no dobra. Tymczasem szybkie karmionko. Boisz się? Nie? No Franek się boi węży, tak? No, Franek się boi węży, ale mam nadzieję, że raczej nie. Majk, tylko nie waż się, wiesz czego? Upuść to challenge! Nie chcesz tego! Tak, to nie challenge! Czekamy, to cały nie chcecie tego! Dobra, ale ty pół rękę łatwę. Dobra. Nie, dobra, nie! O kurwa, ucieknie. Dawaj go! Dawaj go! Aaaa! To będzie przenormalne do złapać. Wiesz jak on skacze? Nie, mam. Gdzie on jest? On jest mądry, on jest mega inteligentny. Wow! 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 No i tak się kończy kamienie byka, nie z Werą. Dobra, czekaj. Mam go. Yes! Ostry z gnyk, zajmij się tym, proszę! Yeah! Oj, uciekł, zobacz! Uciekł bykowi. Tu jest. Ale tu się
tu skupcią. Ale... Świersie to są głupki. Szarańcze są inteligentne i szarańcze, jak na przykład otwieram, słuchajcie, tutaj, jak zobaczcie, jakbym to otworzył teraz, to ona by szybko tu przyszła i chciała wyjść tędy. Ona by wiedziała, że to jest otwarte. Oj, 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 pan skrzydełka mi rusza. Byk najedzony, ale żeście mnie złapali, a ja już miałem mówić, Mike, czasem, żeby ci nie przyszło do głowy. Powiedzmy, nie wpadł raczej, bo wiem, że jak to się gdzieś zgubiłoby, to mogłoby się rozmnożyć. No, mogłoby jakieś, nie wiem jak to... I wtedy jest taka akcja, żeby trzeba wzywać służby takie, które dezynfekują. No, no tych, od insektów, nie? No, masakra. To byłby bardzo wielki problem, jakbyśmy go nie zrobili. Dobrze, że złapaliśmy. Ta kozaka powiedziała, puść to challenge, ale już łapcie ze sami. Generalnie to Krzysztof pojechał teraz po obiad i wpadliśmy z Michaelem na pomysł, że no Krzychu podobno jest bardzo głodny, więc chyba nie będzie zbyt zadowolony z tego, że będzie musiał upuścić obiad. Dobra, jakoś to ogarniemy. Tak więc Michael, w tym momencie czekamy na Krzycha i lecimy. Dobra, Krzycha. Lecimy z naszym planem. Tak jest. Skurczybyk się spodziewał, idzie tak z tym. Stary tak. Jebany. Co? Może wam puścić? Nie ma problemu. Puść to teraz. Ja. Co chłop ogarnął? Czy to było normalne? Nie. Czy tak akcję zaczęliśmy? No i właśnie dosłownie przed sekundą mówię: dobra, czekamy na Krzysztofa, poszedłem do góry, patrzę, brama otwarta i twoje auto stoi, co jest grane, zbiegłem tutaj i już chyba było za późno. Wiedziałem! Czy to było oczywiste, że jak przyjadę z jedzeniem, to będziecie chcieli, żebym to opuścił, więc... No niestety, Michael, nie udało się. Kurczak blady. Kurczak blady. Jakiś prank na Trąbalskim się szykuje, bo on tu pracuje. Macie jakieś plany? Zależy, czy będzie miał coś w rękach. Myślę, że u Trąby to nie trudno o telefon na przykład w ręce. Można by powiedzieć, żeby coś kupił po prostu, nie wiem, 10 jajek. Żeby kupił jajka. Jajka nie, no, bo... jajka nie przejdą, bo mamy i tak 300 jajek. No ale one już są zepsute, to trzeba powiedzieć, że wiesz, że są zepsute i musi kupić jajka, bo chcemy zrobić sobie jajcze. Siema. No jest. Krzychu, Mati, powiem ci tak. Puść to challenge. Nie, muszę... Czekaj, muszę szybko przemyśleć, czy nie mam niczego tam takiego, co się rozwali. Na przykład jakieś, nie wiem, perfumy z Versace na 1000 złotych. Dobra, chyba nie mam. O, oh, yeah. Nice. Czekałem na to całą wieczność. Michael. Kurde, no ja cały czas próbuję złapać trąbę, aż będzie piwo. Wow, co jest grane? Siedzę tu i komputer się włączył i ponownie uruchomił. Sam. Pójdź na challenge! Pójdź na challenge! Pójdź! Aaaa! Jest, mamy to, Michael! Od pół godziny, próbujemy tutaj podejść jakąś trąbę, czy on się czegoś napije, czy on coś weźmie do ręki. Jest! Dobrze, jest! Mamy to. No to Mati, miłego sprzątania, no nabrudziłeś, nasypiłeś, to teraz wiesz. Zamiatałem dzisiaj, więc życzę powodzenia. Koło chodził tak z obiadem, tak. Poczekaliśmy na jego. Ja to przyszedłem, Krzychu maluje jakieś koło od swojej Astry. I mówię, o siema Krzychu, no siema, siema, taki zezoł i nagle GoPro mi pokazał i puść to challenge, tak trzymam rzeczy i mówię, to nie są żarty. To jest puść to challenge. A wiesz, na czym mnie Wera złapała? Mówię, idę karmić Bika i mówię do Majka: Mike, tylko się nie waż, szarańcze biorę. I mówię: Mike, nawet się nie waż, to nie będzie dobry pomysł. I Mike wiedział, a nagle Wera wyskakuje za rogu i puść to challenge. A ja mówię: no nie, i tak trzymał w powietrzu, mówię: no dobra. Mike powiedział do ciebie, czy poda ci szklankę. Ja tak mówię, i u mnie taka lampka zaświeciła się nad głową, taka. I tak, bo ja stałem tam daleko, nie? Ja no dopiero przyszedłem. Bo on nie dostanie do szklanki. Jezus! Nienawidzę cię. Ale masz szczęście, że nic nie miałeś w rękach. Teraz masz, ale to byłoby zbyt proste. Oszczędzę cię. Puść to challenge, Marta! Puść to challenge! Puść to challenge! O Jezus, nic ci nie rozwaliło! Wiedziałam, że to powiesz, dlatego jak szybko chciałam przemknąć. Ale się szczaił. A mikser był czujny i mikser się tak. No, mikser się tak przyjemny. Trąba, trąba. Co? Ej, Michael, puść to challenge! A co to za oszukane było? Ona oszukał! Troszkę oszukał, ale dobra, ale teraz uwaga! No. Czy cały? Cały! Jaki śmiech, taki dziad pieroński! Jak się zaśmiał, jakbyś rzucał jakiś, jakby przyczyną rzucił jakieś zaklęcie. Ha! Puść to challenge! No upuść! Oh no! A teraz do reklamy. Ale sprankowany zostałem przez kobietę. Nie spodziewałem się tego! Moja biała kurteczka. Byliśmy właśnie z Karolem w sklepach, w lumpach, bo nagrywamy lumpek, do Werki życiówka. Odcinek. Mnie tutaj Wera zaskoczyła, no konkretnie, konkretnie. Co tam? Puść to challenge. 3, 2, 1.
Ups. Zbieraj to challenge. No Maciej, widać jest. Nie upuściłem tyle. O nie. O nie, o nie. Trąba! Trąba, pójdź! Nie, nie mogę tego tutaj zrobić. Musisz trąba! Nie mogę tego tutaj zrobić! Pójdź to challenge! Musisz! Zrobić to! Przepraszam, ale... Mogę mopa od razu, bo będę musiał to opuścić do spodu. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć! Mopa i znoszę, ale co ty, ja czekam! Trąba, pójdź to challenge, dawaj! Nic się stało! No, zbieraj! Dobra, nic się stało. Co? Serio? Co jest grane w ogóle? Nic się nie stało? A ja się zastanawiałem, komu to zrobicie, nie? Ja mam plan, jak będę odbierał zamówienie. Tak przy ziemi. Dobrze, Michaelowski. Dzisiaj jesteśmy mistrzami tego challenge'u. No Michael dzisiaj tam coś gada. Ja właśnie tak samo będę robił. Dobra. Dziękuję, to ja. Mogłem nie robić challenge'u. Mogłem nie robić challenge'u. Przepraszam. Ja, ale spojrzał. Dwa razy prawie to rozwaliłem. A teraz nagrywamy dwa odcinki na raz. Widzicie ten fragment dwa razy, bo nagrywamy dzisiaj 24 godziny, kto więcej przytyje i jeszcze nie upuść tego challenge, więc masakra. I po kolei, żeby nie było przypału, dobrze? Mikołaj, co ty robisz? Przepraszam, mogę prosić o ochronę tutaj? Przepraszam, menadżer. Mikołaj, puszczę challenge. Ej. Ej, ale co ty mi dodajesz jakieś rzeczy? Halo. Koleżko. Dobrze, moi milusińscy, jesteśmy już z powrotem w domku. Komika, puszczę challenge, ale nie masz nic, bo to już koniec odcinka. Także chodź tak, buziaczka. Ja dziękuję za ten film i w ogóle to był, słuchajcie, pomysł Wery, ona mi go zaproponowała. Więc... Pomysł z internetu, wszędzie no to tak, jest. No tak, ale ty mi powiedziałaś, żebym to nagrał, więc dziękuję. No i co, jeśli chcecie więcej upuść to challenge, albo może jakiegoś innego challenge'u, piszcie w komentarzach. Być może wy macie jakiś pomysł na coś fajnego, co można zrobić z jakimś coś tam challenge. My robiliśmy dużo, na przykład nie ruszaj się challenge, tak? A, freeze challenge? Freeze challenge, nie ruszaj się challenge właśnie było, nie zrobisz tego challenge, czy coś takiego. No robiliśmy dużo takich rzeczy u mnie na kanale, więc zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze właśnie, co można zrobić kolejnego. 70 tysięcy łap i zajmę się za właśnie kolejny taki podobny odcinek i oczywiście subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk na moim paluszku i bądźcie na bieżąco, no i też wbijajcie do Wery, ona też ma kanał i Mini Mike też ma kanał i Trąba też ma kanał i w ogóle mamy dużo kanałów. Misterowski też ma kanał. No też ma kanał, dobra, do jutrzejszego odcinka, mordy, trzymajcie się, pozdro, elo!